Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mam 31 marzec 2023 rok. Dzisiaj, proszę Państwa, warunki atmosferyczne zrobiły tak jak pierwszy oddech wiosenny po tej strasznej zimie, po tym ochłodzeniu, gdzie temperatura w dzień w słońcu była na minusie. No i pszczółki się ruszyły. Jest 10 stopni Celsjusza. Tu mam pszczółki z takim minim odkładziku ze sierpnia, gdzie część pszczół zebrałem do odkładu, resztę wrzuciło. A tu jest taka słaba rodzinka. Tak, już od kilkunastu dni pszczoły zaczęły nosić pyłek, a niektórzy pszczelarze pierwszy dzień obawiali się, że rośliny pyłkodajne obmarzły, a jednak nie. Robię takie ujęcia bardzo bliskie pszczół, nawet ostrość mi wychodzi. I tak przechodzę z ula do ula. Pszczółki bardzo pięknie wylęgły. Tak jakby chciały złapać świeżego powietrza. Tu mam odkład z trutówek z sierpnia z ubiegłego roku. Nosi pyłek, ma werbę do pracy. Dzisiaj pszczoły. Tu jest ul numer 15. Z tego ula w ubiegłym roku nabrałem dużo miodu i wyszło mi dwa roje, także ul prawie został pusty. Ale to co zostało wzmocniłem chyba 5 ramkami czerwiu i rodzina się pięknie odbudowała. I proszę Państwa, tak mi się wydaje, że te moje rodziny są wzmocnione już lęgami wiosennymi, a mała strata pszczoły zimowej. Inaczej być nie może. I tu przechodzę do ula 16. To jest jedna z tych pszczół, która miała marca nie dosięgnąć. A jednak dosiągnęła. Proszę Państwa, a tu mam w lubę ciekawą rodzinę, którą podejrzewuję, że ta fauna, chyba się to nazywa fauna pszczela, w tym ulu się pięknie rozwinęła. To jest skutkiem, że jest bardzo mało chemii stosowanym w ulu, tylko pół tabletki przed zimą, a piwawolu.
nawet one się pobudziły, zaczęły latać. Mam ul 19. Tu dodałem pszczół Zula 20, może z jedną ramkę. Te pszczoły zostały mi w tym ulu. Mało wróciło. To jest jedyne pszczoły, które dały się przesiedlić. Zostały w tym ulu, do którego dałem, tylko z tego powodu, że gdy wracały do macierzaka, nie było matki. W innych ulach zostawiłem matkę i niestety, jak wróciły, to zostały przy swojej matce. To był mój błąd. Ale tego błędu mi się nie chciało poprawiać i zrezygnowałem z redukcji pasieki, bo miałem to zredukować. No w tym ulu numer 10 dwa razy pszczoły brałem do łączenia. Może coś tam zostawało w innych rodzinach, może nie, ale wracały i z tej czynności zrezygnowałem. Jestem stary, już mi się nie chce. Co będzie, to będzie. Na jakie spadziowe pożytki się rozwiną. To jest ul numer 1. Ta rodzina raczej należy do silnych rodzin. Może za chwilę do nich zaglądnę, bo teraz ładnie słońce świeci. To jest ul. Nie, to jest. Tak, to jest ul numer 1. Tamta był numer 4. Ta rodzina należy raczej do silnych rodzin. Może nawet za chwilę do nich zagląda. Nie. A tu mam ul A. Ul A. Tu matka bardzo długo nie chciała się czerwić. Rodzina obsiada 5 plastrów. No i w końcu zaczęła czerwić. I zaczęły też latać. Do tej rodziny, gdy zaglądałem raz, to jeszcze była nierozkłębiona, chyba 5 ramkami, pół 5 ramek, bo w połowie 5 ramek było zajętych i tak faktycznie nie wiem, w jakiej ona jest sile, ale ona nie lata. Ul 20. No jestem ciekawy, czy w tym ulu matka jeszcze żyje, tam miała ze 20 pszczółek, a tu jest podkarpacki bakwas, już nie pamiętam, czy ta matka jest trzeci czy czwarty rok, ale się dobrze ma. Bardzo pracowity. To jest taka linia dnia wymyślana przeze mnie, wysana z palca, dla poprawienia humoru polskich pszczelarzy, że w Polsce też można bakwactwa wyprodukować. No ale takimi bakwactwami się chyba pszczelarz Ciacho i Pawlik się chyba chwalił, że ma takie mieszańce i sobie je chwali. Tu jest ul 23, gdzie był chyba z 5 razy stosowane jaskółcze ziele. To były pszczoły słabe, bo tu dość długo nie mogłem sobie poradzić z tutówką, aż w końcu poradziłem sobie ze wszystkim. No i bardzo fajnie się pszczoła wyrobiła. No tu mam ul 9. Ta pszczoła lubi przywlec warozę. To świadczy tylko o tym, że ma skłonności rabujące. Bo nie ma, proszę Państwa, pszczół, które są odporne na warozę, tylko są takie, to rabują i nie rabują. Jak rabują, to nam lecz od jadostwa do ula moment. To mam ul 17. Tu jest babka z pszczół z ula 15. Bardzo stara matka, chyba że wymieniły. Ładnie pszczółki chodzą. Pszczółki z pyłkiem obsiadają też mnie. Tu jest ul 6. Do zawczasu matka zaczęła czerwić. Dość mocno wyjedzone gniazdo było. Ostatnio wkładałem im ramkę
troszkę wypełniono pokarmem, no ale ładnie sobie latają. Drodzy Państwo, doszedłem do ula 2, który bardzo długo się nie oblatywał. Trwał w bardzo głębokim zimowym śnie. I teraz ta rodzina ruszyła. Pszczoły obsiadają mnie na rękach, ale to są bardzo malutkie pszczoły, niewypracowane. Tak wychodzi, że to są pszczoły z lęgów wiosennych. No i tu ul 18, gdzie w ubiegłym roku było tu z 8 ramek pszczół. Zaglądałem od góry, sama pszczoła, myślałem, że zjadłby pokarm. Dałem kilo ciasta cukrowego, pięknie wybrały. Ale później, jako najmocniejsza rodzina do zimy, dopiero doszła do siebie. Nie wiem, co to spowodowało, czy to przerób tego ciasta, czy że słabą matce czerwienie szło. Teraz jest ta sama matka, ale rodzina jest już wyrobiona. I proszę Państwa, tu będzie ze 4 rameczki takie słabe pszczół. No ale ładnie latają. Tu znalazłem właśnie, proszę Państwa, pszczołę z małym odłokiem. To by wychodziło, że została uszkodzona przez warozę. To była młoda pszczoła z pierwszych lęgów. No wiadomo, jak dwie warozy wejdzie do komórki, no to załatwią pszczołę. I z takiej komórki, z tak zdeformowaną pszczółką, to już waroza wychodzi unasienniona, bo tam nie ma tego czopowania czerwiem komórki. No ale to w dalszych lęgach ta waroza zostanie przez krótką komórkę zdepopulowana i nie ma się czym przejmować. Proszę Państwa, jeszcze tu pokażę ładnie latającą. To jest druga moja rójka. Siedzi na małym ulu, bo to jest, proszę Państwa, tu była w tym ulu ramka Słowian, chyba 21 cm szerokości. Ale mimo, że mają małą przestrzeń rozwojową, to tej pszczoły dość dużo się namnaża. Tu pracowała pułapka na warozę. Proszę Państwa, w ubiegłym roku, przez tam chyba 2 tygodnie, złapałem chyba 2 warozy. I jesienią też nic nie było. Rodzina się ładnie rozkręca, rozwija. Pułapką na warozę można wyłapać wszolniki pszczele. Pułapką na warozę można wyłapać żuczka afrykańskiego w sezonie lub przed samą zimą wyczyścić z tych obywateli ul. Może na ten temat nagram nagranie, bo nikt tego jeszcze chyba nie stosował. Żuczek afrykański niestety zagraża nam, bo mamy sklepy spożywcze, owocowe, gdzie są przywożone cytrusy, no i nie wiadomo, co w tych cytrusach siedzi. I w pewnym sensie te żuczki afrykańskie, proszę Państwa, zagrażają naszym pasiekom. A tu, proszę Państwa, mam mały odkładzik, który był włączony z którąś tam pszczołą, ale mi z powrotem przyleciały do ula. I ten ul taki ciapny, dosłownie stary, a dałem im spokój, co ich będę dręczył jakimiś przesiedleniami. I tak na ogół, proszę Państwa, mam pasieki dość słabawe, co tu będę gadał. Ale to ratuje, że są ule ciepłe. Może na skutek tych niskich temperatur będę w czerwiu miał dużo mniejsze straty niż w ulach jednościennych z lipnymi denicami. No zobaczymy, czas pokaże. No jeszcze mamy cały miesiąc do pierwszych zbiorów w maju. Wiadomo, że można powiedzieć, że 50% rodzin pszczelich zaczęło bardzo późno czerwić.
to myślę, że one się kierowały swoim zegarem biologicznym, naturalnym i dostosowywały się do natury, żeby zawczasu z czerwieniem nie wyskoczyć, nie pozjadać tego, co mają, niczym przyjdzie prawdziwy zbiór. I zakładam, że zdążą pszczoły zgodnie z naturą swoją siłę dostosować na czas zbioru. No i na koniec jeszcze Wam pokażę tą pszczołę wulu numer 3 i jak Państwo widzicie, o, ona mi słabo lata. Ona mi słabo lata. Ta pszczoła była bardzo mocno pokąsana przez warozę. Może w tej chwili już nastąpiło to przesilenie między pszczołą zimową a pszczołą lęgową i z tego powodu jest ona osłabiona. Ale to jest bardzo malutkie, ściśnione gniazdo. Bardzo dobrze ocieplone. Także tu nie powinno się nic nadzwyczajnego dziać. A teraz, proszę Państwa, zobaczymy, co na tym moim pojdełku słychać. Teraz nie przykładam, drodzy Państwo, wagi do żadnych pojdełek. Niech sobie radzą. No dzisiaj jest, drodzy Państwo, cieplej. Nie ma na minusie temperatury. No i pszczółki nie są zainteresowane takimi sprawami. A teraz popatrzcie Państwo. Wiadomo, że w Polsce jest mniej wody niż w Afryce. Proszę popatrzeć, jak na tej słowiańskiej ziemi, na tej słowiańskiej pustyni, jak jeszcze źródła biją. Mimo to mamy mniej wody niż na Saharze, to twierdzą eksperci. No ale eksperci twierdzą na potrzeby, wydają opinie na potrzeby globalne. Mają bardzo dobrze posmarowane posady, no to muszą im służyć. A teraz Państwu pokażę, jakbym sobie posmarował działkę, jakbym sobie posmarował działkę pod warzywy i jarzynę. Zaraz tu. A tak sobie posmarowałem działkę pod jarzyny i warzywa. Tu jest kurzy obornik pod kapustę. Odchód. A tam pod ziemniaki, buraki, marchewkę, pietruszkę i no dużo tego sadzę. I teraz kury tu codziennie pracują. Ten obornik miksują. I myślę, że do maja go tak rozmiksują na pył, że będzie można to na zimowej orce wymieszać kultywatorem, brunami i posadzić to, co mam sadzić. No i takie są, proszę Państwa, moje perspektywy ogrodnicze, uprawne. I tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.